Halo. Poczta głosowa plusa. Może tak z samego początku powiem wam tylko to, że to są wycinki z całych rozmów, bo rozmowy miały po 5-6 minut, a tak ogólnie o czym będziemy dzisiaj. Dzwonię do osób, mówię, że zablokowali mi kanał i co mam zrobić, bo nie wiem, boję się, że już nie będę mógł nagrywać. Lecimy z tematem. Słuchajcie ludzie, ja tutaj dzwonię do Julka. Chcę go wkręcić oczywiście. Nagrywam dla was tutaj też filmik. Tutaj właśnie z Julkiem rozmawiam, co nie Julek. I słuchajcie teraz to. Nie nagrałem rozmowy. A wkręt był taki dobry. Julek jeszcze w to uwierzył, zaczął mi tłumaczyć, że. Bo wkręt ogólnie był na tym polegał. Może Julek, ty weź się wypowiedz. Generalnie mówiłeś o tym, że ci YouTube zablokował filmiki na 30 dni, czy też i. Sytuacja, że ja miałem tak samo, jeśli miałem, żeby się odwołać, a ty mi to zaczynasz mówić jakiś mail, to nie. Ja pierdzielę, idę się załamać. A to się załamie, bo. Fail życia, jak to się zrobić mówi. tutorial, mógłbyś te filmiki nazwać tutorial, to zrobić jak YouTube ci zablokuje na 30 dni. Tutaj się bo. Ty, mam dobry pomysł na filmik. Będę dzwonił do ludzi i będę ich wkręcał, że zablokowali mi konto na YouTube. Co o tym uważasz? Dobra, myślę, że to jest spoko pomysł. No, subskrybujcie, Julek Dzwonkowski Oczywiście pierwszy link w i koniecznie opisie. nieogarnięty. Pierwszy link w opisie i zapraszam na jego nowy filmik, mówię już w czwartym filmie, ale zapraszam. Na pierwszy ogień pójdzie Miłosz. O, odbierz Miłek, odbierz. No Miłosz nie odbiera, no niestety i spróbuję do Mikołaja zadzwonić. To oni mnie trolują, nie ja ich. Człeki, no. No odbierz ktoś. Halo. Poczta głosowa plusa 5, 1, 9. Teraz do Sylwka. Halo, słuchaj stary, jest mały problem. Masz 2 sekundy, czy nie masz? YouTube zablokował mi kanał. YouTube zablokował mi kanał. Jakiś niby copyright i no nie wiem, tworzyć nowy kanał czy już walić to całkowicie. Niby jakiegoś copyrighta dałem i że nie zapłaciłem za licencję, no to musieli, wiesz, z początku usunęli mi ten filmik, jak widzę, a na kanał da się wejść, a ja nie mogę dodawać żadnego filmu ani nic, ani streamować, bo próbowałem. Co? No pisałem już i mówią, że no niestety, ale no użyłem takiej, a nie innej piosenki, no i nie mogę. Myślisz co, zostawić już ten kanał w spokoju, nie nagrywać i tylko zająć się montażem, czy nagrywać dalej? Nie wiem, myślę nad nowym kanałem, ale kontentu nie mam. Nie mam kontentu na nowy kanał. Nie wiem, jakby go zrobić. Ty jak uważasz? No. Ciężko znowu ci będzie zbierać tyle sobów. Dokładnie. Więc no. Mam jeszcze jedno pytanie. Co powiesz do widzów? Co powiesz do widzów? Powiedz tam coś do nich. Ile zadzwonić do następnych osób? Teraz leci Miłosz na. Dzwoniłem już do niego, nie odbierał, ale spróbuję jeszcze raz. Co powiesz do widzów? Dokładnie. Dobra, trzymaj się i teraz dzwonię do Miłosza. Sylwy wkręcone, Mikołaj właśnie mi napisał SMS-a. Patrzcie tu. Opa, Mikołaj napisał mi SMS-a. No, złapisz się Zoom. Zadzwonię jeszcze raz, no to dzwonimy do niego. Nie pokażę wam hasła, no niestety. Polećmy na górę, Mikołaj. Jestem. Siema, siema, co tam? No, spoko, no. Gram se tu z chłopakami. O, pozdrów. Słuchaj, jest mały problem. I Jaki chcę problem? radę. Chciałem dodać filmik na YouTube'a teraz. 30 faktów o mnie, czy tam 25. Już montowałem wszystko ładnie, ślicznie i pisze mi error, nie możesz dodawać filmików, zobacz support. No to ja tam zobaczyłem, że dostałem gmaila i wiesz, e-maila i pokazało mi, że nie mogę dodawać filmików przez miesiąc i moje konto jest zablokowane przez miesiąc. Można oglądać, lajkować, komentować, ale nie mogę nic dodawać. No i nie wiem. Nie wiem, co mam zrobić. Serio? Tak. Kurde, panie. Nie wiem, co mam No zrobić. kurde.
Walić to już po prostu tak na, do końca, czy co? No nie wiem, no kurde, ja nawet nie wiem, co ja ci powiedzieć, panie. Pierwszy raz się z takim się spotykam, żeby tak nie było, bo... Dokładnie. Ja też nie wiem, co ja mam zrobić. Dziwna, nie? Dziwna sprawa. No, moim zdaniem mega dziwna, a nie wiem... Kurde... No... Kurde, no naprawdę, nawet nie wiem, co ci powiedzieć, no. Ja bym zrobił tak, albo... No bo no, tworzyć nowy kanał nie ma sensu trochę. No nie, no nie ma, bo tu już za dużo roboty jest, za dużo zabawy. No właśnie. No to ja bym zrobił tak. Napisał na jakichś mediach, skoro się ogólnie, że coś masz tam z tym, że nie możesz wystawiać filmu. No. No i bym się po prostu nawiał na twoim miejscu, masz teraz czas i się poprzygotowywał dużo filmów, albo zastanawiał się, jakie filmy porobić, jakie serie i nie wiem, podszkodzić czy coś tam. No tak, no w sumie rację. No dobra, no to chyba tak zrobię. A jeszcze mam jedno takie głupie pytanie do ciebie. No. Pozdrawiasz widzów, czy nie? Pozdrawiam widzów. Wszystko się nagrywało. No. Takiego małego trolla robię. Dzwonię do osy i po prostu im mówię. No. To są tego samego teksta, nie? Można powiedzieć. No. Gdy nie masz pomysłu na filmik, to tworzysz filmik. Nie, ale jak usłyszałeś ode mnie, to co pomyślałeś od razu? Może kurde słabo znać, kurde, coś z tym kontent. Co nie? Ale byłaby beka, jeżeli by mi takie coś zrobili. No kurde, panie. Ja tak sobie tak myślę. Co ty myślisz? No kurde, to naprawdę tak głupio, jak się konto uznali. Dosłownie. No, ale nie, serio. Znaczy, tak przez chwilę, że... Kurde, naprawdę, stresowałeś się ty. Takie nie będzie znowu więcej filmów. 50% jest! Ty! O. Dobra, ja tam ci już nie będę przeszkadzał. Lecę dzwonić do następnych jeszcze do 3-2 osób. No i trzymaj się. A i Dave'a mi nagraj, Dave'a 3-6. No jo. Claudio, Claudio, współczuję ci teraz. Mesku je dzwon... No nie, do Mesku na dzwonię. Cześć, słuchaj, mam małą sprawę do ciebie, jest mały problem. Co? Jest mały problem. Możesz mi pomóc? Mogę, jasne. Co tam? Bo nagrałem filmik na YouTube'a. No i... No. Chciałem go dodać. Mhm. YouTube zablokował mi dodawanie filmów przez jakąś muzykę copyright i nie wiem, co mam zrobić. Na miesiąc czasu. Co? Na miesiąc? Mhm. O nie. No i nie wiem, co mam zrobić. Powiem ci, że średnio jestem obcykana w tym wszystkim, w tych YouTubach, ale tutaj muszę iść z pokoju, tu mała śpi. Ale, a przez jaką muzykę? Nie wiem, nawet nie wiem teraz jak maila sprawdzić, wiesz? Bo dzwonię przez laptopa. No to nie wiem, może jakoś napisz do nich. Właśnie próbowałem, rozmawiałem już tam, wiesz, z nimi e-mailowo, no ale mówią, że no niestety nie da się nic zrobić, że mnie zgłosili i tyle, no dupa. Ostatniego filmiku tę piosenkę. Możliwe, całkiem możliwe. No, teraz całe to pierdolone RODO, to wszystko jest zablokowane. Dokładnie. Co druga piosenka, nie? Nie. Nie wiem, co ten. A myślisz co, jeżeli teraz na miesiąc, to w ogóle ma to sens jeszcze nagrywanie, czy nie? Nagrywanie w twoim przypadku ma sens. Czemu? Jeżeli to lubisz, a w ogóle wychodzi ci to mega, bo na przykład ten, no, ostatni film mi się mega spodobał. No to wszystkie mi się podobają, nie? Ale ten ostatni jest mega, no coraz to lepiej ci idzie. Dziękuję. Także mi się wydaje, że aż nie ma za co, że byś dalej nagrywał. Bynajmniej no motywuje cię to, masz przynajmniej jakąś pasję, chcesz to robić. Mogę, to lubię też spać. To dużo pracy. Lubię też spać. Okej, no to też cię motywuje, tak? No tak, to też mnie motywuje. Nie wiem, no będę musiał przemyśleć, może jakaś przerwa się przyda serio. No właśnie, może po prostu regeneracja, napłynie ci więcej pomysłów. Wiesz, przeglądniesz wszystkie do tej pory, nie wiem, zobaczysz, co ci brakowało w filmikach, czy to było, co było nie tak. Teraz maraton będę musiał sobie zrobić, no. Po prostu... Zrobisz fabułę taką nową. Tak, sezon drugi, nie? Na pewno ci coś jeszcze napłynie do głowy. Na pewno
No, cokolwiek wiesz, stworzę jeszcze nowego. No. No, wszystko, no. Gdzie tak na nim wydaje, gdybym ja tak, wiesz, miała być teraz w twoim miejscu, no to stwierdziłabym, że dobra, to pewnie jakiś znak, żebym przeczekała, żebym sobie zregenerowała wszystko i później zaczęła z większym powerem. No dobra. Mam jeszcze takie jedno małe do ciebie pytanko. Co powiesz do widzów? Bo nagrywam wszystko. Wszystkich. Ładnie, ty już jesteś trzecią osobą, która dała się wkręcić. Tak. Dzwonię do osób, bo nie miałem pomysłu na filmik, to po prostu dzwonię do osób i po prostu z nimi, wiesz, gadam, że kanał mi usunęli przez jakiegoś copyrighta, czy tam przez co i no, że nie wiem, co mam zrobić, co teraz ogarnąć, czy usunąć kanał, czy nie, czy zostawić, czy jak. O Boże. Jak ty mnie kochasz, nie? Blondynka w końcu. Dokładnie, dokładnie. W ogóle Miłosz nie odbiera, no co to ma być? Miłosz nie odbiera? Może Nie. nie wiem, widzę Sylwek jakieś odebrał, Mikołaj odebrał, ty odebrałaś, nie? Ale no. Nie wiem. no to super. No dobra. Dobra, lecę dzwonić do następnych osób. Słuchaj, będę dzwonił do następnych osób i później do ciebie zadzwonię, dobra? Tak normalnie. Dobra, D okej. Okay. dobra, no trzymaj się, pa. Dobra, dzwonię do Miłosza. Już teraz, nawet wam pokażę. Jest tutaj Miłosz. Jest. Zobaczymy, czy odbierze. Odbierz, panie, odbierz. Halo, słuchaj, masz 2 minuty, czy nie masz? No, 2 minuty, Mirek, bo jest na siłce stary. Przepraszam, że... No mów, spoko. Słuchaj, bo jest mały problem, bo nagrałem filmik, nie, na YouTube'a. Wszystko ładnie, ślicznie, już po wyrenderowaniu. I pisze mi, że nie mogę go dodać i mam zobaczyć e-maila, bo moje konto jest zablokowane na okres 30 dni. Że konto ci zablokowali? Na okres 30 dni przez piosenkę copyright. Przez to nowe RODO. Mam ci sprawdzić coś? Czy... Nie, po prostu chodzi o to, że ja nie wiem, czy już odpuścić nagrywanie, czy co. Że nie możesz rzucać, No tak, nic, ja nic nie mogę, no. 30 dni, przez 30 dni. No przez piosenkę, że copyright miała, że wiesz, że nie zapłaciłem, bo teraz jest to nowe RODO całe i jakieś tam po prostu nowe rzeczy są na YouTubie. No nie wiem, jakoś zablokowali dziwnie. Nie wiem, myślisz, żeby kontynuować nagrywanie, czy nie? No dobra. No to będę chyba do nich do Superta pisał. Poczytać. No bo kurwa nie mogę być. Ja wrzucam na prywatny, to normalnie mi rzuciło. No na prywatny, no to normalnie ci wrzuci, nie? No ale na publiczny to już nie. Wrzuć na prywatny i potem daj na publiczny, to wtedy będziesz miał. Spróbuję, może dobry pomysł. No dobra. W ogóle mam jeszcze szybkie pytanie. Ostatnie. Pozdrawiasz widzów, czy nie pozdrawiasz widzów? No to dobrze. Czwarta osoba, która się wkręciła. Dobra, ludzie, na teraz to będzie koniec. Ja jeszcze muszę to zmontować, pododawać telefon i lecę chwilkę w kimę, bo zaraz lecę na trening, więc następny może vlog być nagrany, ale przepraszam, że niektóre filmiki były docięte, no ale też o prywatnych rzeczach rozmawialiśmy. I takie najważniejsze rzeczy dałem, o ile będziecie chcieli, mogę dać wam całość, tylko wypiszcie, no po prostu te słowa, które nie powinny być i tyle. Trzymajcie się. Yo!